Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, najpierw nietypowo, tak się składa, że dzisiaj są urodziny pana marszałka. W związku z tym... Chciałem to zrobić w imieniu mojego koła Polskie Sprawy, ale jak widać po reakcji sali, jest to opinia nas wszystkich. Akurat o 11:30 kończę i zapraszam na kawę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zmiana przedłożona przez rząd jest zmianą niezwykle obszerną i wręcz rewolucyjną. Żadna rewolucja nigdy nie jest dobra, bo przynosi dużo zmian w szybkim czasie, a trudno jest się do tych zmian przygotować. Trudno zwłaszcza będzie się przygotować małym, rodzinnym firmom, a one tworzą tak naprawdę kościec polskiej gospodarki. Są siłą napędową naszego kraju. Sprawiają, że my wszyscy, którzy jesteśmy na tej sali, dostajemy uposażenia i diety, bo składają się wszyscy na właśnie nasze pieniądze, które dostajemy z budżetu państwa. I dlatego podatki powinny być jak najniższe i jak najprostsze. Czy te zmiany idą w tym kierunku? Nie. Te podatki niestety w wielu obszarach, to gdzie obniżano było już tu mówione, ale w wielu obszarach idą w górę. Bo pieniądze, skoro mają być ich w budżecie więcej, skąd się biorą? Otóż przede wszystkim uderzenie jest w jednoosobowe działalności gospodarcze. Na szczęście częściowo zostało to zniwelowane, bo z 9%, a to był ogromny wzrost, zeszliśmy do mniej więcej 5, czyli 4,9 dokładnie. Ale to i tak jest zbyt dużo. Jeżeli do tego dodamy to, że nie można tych kwot odliczać od podatków, to widzimy, jak bardzo to wzrośnie tym wszystkim, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Pani fryzjerce, panu, który prowadzi sklep, to oni zapłacą za te kwestie. Tak nie można robić i to jest błąd, który podcina gałąź naszej gospodarki. W imię czego to jest robione? To jest robione w imię tego, żeby w Polsce było dwóch pracodawców. Wielkie międzynarodowe korporacje i biznes państwowy. To podcina gałąź, która jest istotą, małe, rodzinne firmy. Podatki naprawdę powinny być mniejsze i dlatego w imieniu swoim, w imieniu naszego koła Polskie Sprawy proponujemy, aby tak właśnie robić. Jeżeli rząd chce tworzyć nowy ład, to niech to będzie zastąpienie podatku dochodowego od działalności gospodarczej, czyli CIT-u, podatkiem przychodowym. Jeśli rząd chce rzeczywiście obniżać podatki, niech wprowadzi jednolitą stawkę VAT-u na poziomie 15%, to rzeczywiście będzie pomagało wszystkim. Niech wprowadzi dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Niech wreszcie utrzyma zryczałtowaną składkę zdrowotną dla jednoosobowych działalności gospodarczych i ureguluje kwestie dotyczące kryptowalut. O to wnosimy i dlatego nie można popierać tego w tym kształcie.